Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was, prawda, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować na starcie, ponieważ dzisiaj bardzo fajny odcinek. Dzisiaj będziemy spędzać 24 godziny pod łóżkiem mojej byłej dziewczyny w Minecraft. Już kiedyś nagrywałem takie odcinki, bardzo wam się one podobały, więc mam nadzieję, że ten również wam się spodoba. Zanim rozpoczniemy i oczywiście, żeby zachęcić was do zostawienia łapki w górę, bo wam to idzie super świetnie, no to myślę, że walnę, tak, 5 pajacyków, a wy macie 5 sekund na zostawienie łapki w górę. Ja ściągam słuchawek, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, nie wiem, zrobiłem to w ogóle koordynacja ruchowa jak u żaby, nieważne. Znaczy, nie obrażałem tutaj Dave'a w tym momencie, nie? Nieważne, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na Palionowie i muszę wam coś pokazać. Muszę wam pokazać coś, co jakby zmieniłem od ostatniego odcinka, a czego wam nie pokazałem jeszcze. Muszę wam to pokazać, bo po prostu wygląda cudnie. Ale mówiłem o tym na odcinku w sumie, że tak zrobię, więc mogę wam to pokazać. Prawda, patrzcie, tutaj była taka tajna baza, ale wywaliłem te skrzynki i poszczyłem ten magazyn. Teraz mój magazyn w końcu wygląda tak, jak wyglądać powinien. Wszystkie skrzynki na swoim miejscu, pięknie, prawda, ozdobione. Mi się mega bardzo te grzyby podobają z tyłu. One tak fajnie świecą, tak wyglądają, wiecie, jakby to był jakiś taki ekskluzywny blok, a jest to po prostu grzyb, więc jakby nie jest wcale ekskluzywny. Tu mam póki co taki syf, że wszystko mam w jednym miejscu, też nie mam w ogóle tej skrzynki takiej na te drogie itemy, włożyłem to wszystko tutaj, no bo te skrzynki są właśnie tu porozstawiane. A, mam super kosz, bo tu sobie mogę stanąć, o kurde, tylko cię prawie tam wpadłem, bo tutaj jest tak, można sobie tu stanąć i można klikać W do przodu i nie wpadniecie do środka, ale jak się kliknie shifta, to już można wpaść, więc po prostu nie polecam klikać tu shifta, ale kosz, mam kosz, więc fajnie, bo możemy tutaj, prawda, palić itemy, mogę, o, zjarać ziemniaka na przykład i jest fajnie, nie? A tu, a to, kurczę, nie wiem, czy ja wam to powinienem już teraz pokażę wam. W każdym razie wpadłem na pomysł, że wykorzystam tą wodę, żeby zrobić drugi poziom, czyli po prostu zejść troszkę niżej. No i tu po prostu zejdziemy na dół i tutaj jeszcze nic nie ma, ale on tu by się przydało oświetlić w ogóle, czekajcie, ja wezmę aż pochodnie i to oświetlę na dole, żeby tutaj nie respiły mi się żadne moby, bo nic mnie tak nie denerwuje jak moby respiące się pod moim domkiem, bo później mi tutaj wszędzie kurde jęczą, więc nie fajnie. No i tu zrobimy sobie coś więcej, tylko za bardzo jeszcze nie wiem co, bo nie mam za bardzo tu pomysłu. Możecie dać pomysły w komentarzach, co powinienem zbudować w tym miejscu, no bo ja nie wiem po prostu, a wy na pewno będziecie wiedzieć i dzięki wam tutaj wybuduję na pewno coś bardzo fajnego. A tu są drzwi, które na razie też do nikąd prowadzą, rozdałem je, żeby nie było widać dalej co jest, bo dalej po prostu nic nie ma. No ale... ale coś bym tam zrobił dalej, więc też możecie dać pomysły, co powinienem dalej jakby zrobić, co wybudować tutaj w tym domku, co byście chcieli zobaczyć, a ja oczywiście to zbuduję. I nie mamy dalej enchantu. Mega mnie to denerwuje. Muszę w końcu pójść do kopalni, uzbierać trochę diaksów, żebym mógł tutaj, prawda, postawić jakiś enchant i tak dalej, bo ja dalej na żelaznych kilofach jadę i mnie to mega, mega denerwuje. Ale nieważne, przejdźmy do tego, co mamy dzisiaj robić na odcinku, ponieważ już 3 minuty gadam, a jeszcze nie zrobiliśmy tego, co mamy zrobić. Dzisiaj idziemy spędzić 24 godziny pod łóżkiem mojej byłej dziewczyny, więc co potrzebujemy? Tak naprawdę w sumie nie potrzebujemy totalnie nic, aczkolwiek ja sobie zrobię jakieś takie podstawowe rzeczy, dzięki którym będę mógł tam, prawda, stworzyć jakieś, prawda, że tak to ujmę, życie. Jeżeli tak to można nazwać. Więc tak, na pewno nam się przyda tam crafting, na pewno nam się przyda tam skrzynka, na pewno nam się tam przyda jeden piecek, więc zrobimy sobie piec. Na pewno nam się przyda... co by nam się tam przydało? Co się może przydać w tajnej bazie pod łóżkiem mojej byłej dziewczyny? No, nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, co tam by się mogło przydać. Ale, o właśnie, ja tutaj craftingu jeszcze nie porozstawiałem. Muszę to też zrobić, właśnie, tutaj też będą craftingi w różnych miejscach. Tylko jeszcze nie wiem za bardzo gdzie, pewnie tu? Albo tu? Nie wiem, jeszcze zobaczę, jakoś to muszę zaplanować, bo tutaj totalnie w tym magazynie teraz zorientowałem się, że nie mam craftingów, ale mamy tu przygotowane, więc to będziemy mieli do tajnej bazy właśnie pod łóżkiem, więc mamy tak, crafting, piec, skrzynka, czy coś jeszcze, co się może przydać do tajnej bazy? Nie wiem, możemy zabrać to, możemy łóżko zrobić, możemy zrobić łóżko, bo jak będziemy mieli łóżko, to będziemy mogli tam się przespać, a myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, żeby móc tam się, a no właśnie, nie mam craftingu, ale dobra, już nie będę go tu stawiać, podejdę sobie do tego, zróbmy w takim razie trzy... Aha, no tak, brakło mi jednego stringa, string to się nazywa, nici jednej mi brakło do zrobienia wełny, no i nie mam wełny trzeciej, naprawdę, dobra, to wiecie co, skoczymy sobie jeszcze na szybko w takim razie, ale wezmę już wszystko, co potrzebuję do tego, żeby zrobić to wyro, to je zrobię po drodze. Nie mam drewna? Kurczę, wszystko tu wykorzystałem już na ten magazyn? Jo, nie mogę, dobra. Dobra, idziemy w takim razie jeszcze po drewno, żeby na szybko zebrać, żeby mieć czego tutaj cokolwiek, prawda, zrobić. Zaraz pójdziemy tam do Emilii, tylko ja muszę najpierw właśnie pójść po wełnę, a z tego co wiem, tam są właśnie te
jak to się nazywa, te owce, więc sobie zgarniemy jedną wełnę. Nie mam nożyc, mogłem zabrać nożyce. Kolejny błąd, tego nie zrobiłem, powinienem to zrobić. Niestety, jakbym miał nożyce, to bym sobie po prostu obciął owce i by było gites. A tak, muszę, prawda, iść i nie mam ten, dobra, nieważne, czekajcie, idziemy tu. Jest pomarańczowa owca, więc w sumie przydałyby się nożyce, no ale dobra, dobra, niech będzie, zawalmy jedną owcę. A nie, bo jak ja mam pomarańczową, to... dobra, rozwalmy trzy owce w takim razie, żebym mógł zrobić sobie pomarańczowe łóżko, no bo ja taką... Ale głośno są te owce, nie? Nie wytrzymam zaraz. Dobra, czyli te wełny dwie są totalnie mi niepotrzebne, tak naprawdę. No trudno, mówi się trudno i żyje się dalej. Zróbmy sobie tutaj u Pawła szybko... no tak, nie mam przecież, nie mam drewna przecież. Dobra, ogarnijmy sobie drewno w takim razie. Skąd ja mogę ogarnąć drewno? Nie wiem, no nie będę rozbierał domku Markowi. Ale wejdę do niego i zobaczę, czy on przypadkiem trzech desek nie ma. No trzy deski to by mi... O kurczę, no myślę, że się nie obrazi. Myślę, że się nie obrazi, jak zabiorę sobie jedną taką, prawda, tutaj jeden bloczek, po to, żebym mógł to zamienić na deski. Myślę, że się nie obrazi. Dobra, zróbmy na szybko łóżko, tak żebyśmy mogli tą tajną bazę urządzić najlepiej pod słońcem. No i mamy to w sumie. Wszystko, co potrzebujemy jest jakieś żarcie i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym możemy właśnie się udać w stronę tamtego domku i spróbować tam przeżyć 24 godziny pod łóżkiem. Tylko musimy się dostać do łóżka, to jest najgorsze. Ja nie mam żadnej poty na niewidzialność, mógłbym zrobić, ale byłoby zbyt łatwo. Byłoby zbyt łatwo, więc tu musimy operować shiftem, musimy operować sprytem i prędkością i musimy przede wszystkim zlokalizować, gdzie jest Milki, bo totalnie nie widzę tutaj Niku. A jest na górze! Mamy czas. Robimy tak, póki ona jest na górze, wchodzimy szybko, tu ma wyrko, więc robimy szybką bazę, szybka baza pod łóżkiem. Robimy tak, tak, pum, tutaj, o nie, tu nie to, tutaj, tak, okej. Czyli jesteśmy pod łóżkiem, to tak naprawdę sukces w tym momencie już mamy gwarantowany, że tak to ujmę. Więc możemy zrobić teraz tak, tu musimy, czy jak ja to rozwalę, to wykopuje się na zewnątrz? Owszem, wykopuje się na zewnątrz, niedobrze, bardzo niedobrze bym nawet powiedział, bym rzekł, że wręcz fatalnie. No ale dobra, niech na razie jest tak, bo zrobimy w takim razie tutaj... Kurczę, jak by to zrobić? Ja potrzebuję przede wszystkim tutaj postawić jakieś te podstawowe takie rzeczy, jak na przykład crafting, więc postawmy sobie crafting w tym miejscu. Tutaj musimy zrobić... drabina by się przydała. Ej, nie mam drabiny, aby się przydała mega. Dobra, wiecie co, zróbmy tak, zejdźmy tutaj na dół, tu zróbmy tajną bazę całkowicie, tak wiecie, że ja tu... To tak nie miało wyglądać. Tutaj, dobra, czy ja tutaj... Nie, ja rozwalę tutaj ten dywan, jak ja tutaj wodę rozleję. O nie, ja jestem piętro niżej. O nie, ja nie wiedziałem, że to jest tak płytko. Że ona... Co to jest w ogóle za miejsce? Nawet nie wiedziałem, że to coś jest. Dobra, teraz pytanie, czekajcie. Ja jakoś tu muszę wyjść. Muszę zrobić tak. Dobra, trudno, ona pomyśli, że... Nie wiem, co ona pomyśli. Ale ja totalnie nie mam dirta nawet, żeby... Znaczy tego, stona, żeby to za... Ale mamy przypał, widzowie. Ale mamy przypał. Dobra, muszę to zrobić koblem w takim razie. Tak, w ten sposób. I musimy tutaj rozkopać tego więcej. Ale przypał, widzowie. Ja nie wiedziałem, że to jest, kurde, że tutaj coś jest. I nie wiedziałem, że to jest tak nisko, kurde, że tutaj cokolwiek może być. Dobra, czyli ona coś tam ma. Musimy to sprawdzić koniecznie, bo ja w takim razie... Wiecie, bo ona tutaj jest blisko, żeby ona nie słyszała, że ja kopię. Czy nie jest blisko? Nie, ona jest chyba daleko. Ona jest piętro wyżej jeszcze. Dobra, to możemy jeszcze na spokojnie kopać, że jeszcze nas nie będzie słyszeć, ale... Gdzieś się kręci, tylko za bardzo nie wiem gdzie, ale gdzieś tutaj jest. My w każdym razie powiększmy sobie tą tajną bazę. Ja ciągle na shifcie... Patrzcie, nie mogę zejść stąd, bo jestem na shifcie, ale dobra, szybko puściłem. I ciągle na shifcie jestem tak, żeby mnie właśnie nie zauważyła, bo jakby mnie zauważyła, że tu jestem, to jest totalna lipa wtedy, nie? Ale mamy wszystko tak, jak powinno być. Czekajcie, zróbmy tak. Musimy rozkopać to też. Zróbmy taką bazę właśnie taką, jak teraz robię. To mi się podoba nawet taki design, tylko nie mam to... Ja, kurczę, totalnie się nie przygotowałem do tego. Nie wziąłem żadnych bloków, które by tutaj byłyby mi potrzebne. A byłyby mi potrzebne masa bloków. Dobra, ona tam tutaj gdzieś krąży. Wiecie co, ja zrobię tak. Cicho, jest tu nade mną. O nie, dobra, na shifcie i teraz po cichaczu. Nic nie mogę zrobić, zjadłem ziemniaka, ale ona tu jest obok, więc za bardzo nie powinniśmy teraz tego robić. Dobra, poszła sobie, okej. Ja nie mam totalnie drewna na to, żeby zrobić tutaj drabiny. Wiecie, gdzie ona jest? Jest tam, dobra, robimy tak, szybko to, o, dobra, mamy to. Zróbmy tak, żeby można było tutaj podejść wyżej. W ten sposób ja teraz nie muszę trzymać klawiatury, a ciągle stoję na shifcie, patrz, ciągle jestem na shifcie. Więc bardzo fajnie, tylko ona tu mnie może zobaczyć. O kurde. Dobra, nie widziała mnie, ale mogła mnie zobaczyć. Wiecie co musimy zrobić? Musimy tu zrobić taką klapę, którą będę mógł otwierać i zamykać. Tak, to jest dobry plan, to jest mega dobry plan. Dobra.
Ona jakąś płytę włożyła. Nie, 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 nie. Weź tą płytę, Joko, to jest schiza. Jaka schizowa płyta. No patrzcie, weźmiemy sobie... O nie, ten blok tutaj troszkę ten blok może niekoniecznie. Bo ona to może... O, moje uszy! Czekajcie, czekajcie. Co ona robi? Co ona robi? Ona jest nawiedzona. Ała, moja, ta muzyka jak nie boli w uszy. Okej, wyłączyła ją. Okej, dobrze, że ją wyłączyła, bo już tak mi waliło po uszach tą muzyką. Masakra, jakaś dziwna ta muzyka w tym Minecrafcie. Dobra, ona się tu kręci ciągle. Nie podoba mi się to. Powinienem tu czymś zamurować, bo ona może to widzieć. Czekajcie, zróbmy tak. Na dany moment ona sobie gdzieś wychodzi, chyba? Nie, schodzi na dół. O nie, ona zobaczy tego dirta. O nie, ona schodzi tam na dół. Widzi dirta. O nie. Dobra, musimy być gotowi w razie czego do ucieczki w takim razie. Ona zeszła tam gdzieś na dół. Czekajcie, zróbmy tak. Tu pum. Zamurujmy to tak, żeby nie była widać tej bazy, że póki co tylko tam widać. Potrzebujemy drewna więcej. Czy ona tu ma jakiegoś drewna? Proszę, nie masz tu żadnego drewna. Co ty gadasz? Dobra, czekajcie. Ja wiem, że ona ma magazyn gdzieś tam na górze, ale nie, tutaj ma przecież. Dobra, ogarniemy sobie tu jakieś... O, ma klapę, idealnie. Ma klapę, czyli wszystko, co tu potrzebujemy. Dobra, gdzie ona jest? Tam na dole siedzi, dobra, to na razie tam nie schodzimy jeszcze. Weźmy to. Dobra. Czekajcie, zanim ja tam zejdę w ogóle do niej na dół, to ja tu bym chciał jeszcze zrobić właśnie z tą bazą ją dokończyć, żeby ta baza była, wiecie, do, że tak powiem, dokończona, bo póki co ona totalnie nie jest dokończona. Mam plan, ale mam plan teraz dowalony. O kurde, widzowie, dobra, mam plan, ale tak, jest mega mocny ten plan. Patrzcie, my tak, zamieniamy to wszystko na te bloki, robimy tak. I teraz tak, to stawiam tu. Możemy teraz przechodzić pod tym. Widzicie to? Więc robimy tak. I teraz muszę zrobić tak, to do drugiej ręki. I podmieniamy to wszystko. Podmieniamy po kolei. Ja... O nie, bo tu jest dalej to. O nie. Dobra, zniszczymy jej dywan chyba na szybko. Ale czekajcie, czy ona jest na dole? Jest tam gdzieś na dole. Dobra, niech ona sobie tam siedzi póki co. Ja tutaj szybki robię, że tak powiem, szybką dziurę. Bo mam mega dobry plan. Z tego powodu, że jak ja tutaj byłem u Milki wcześniej, zauważyłem taką jedną rzecz, o której jeszcze nie mówiłem wam, a ona jest mega dobrą rzeczą. I zaraz jak to zobaczycie, to wam kopara opadnie, przysięgam. Dobra, zróbmy tak, zabierzmy to, zamurujmy to tutaj, żeby nie było tego widać. Teraz patrzcie to, tutaj będziemy mieli takie wejście do tej bazy, bo można wejść tu w ten sposób. Bum, tak? I tu możemy zejść na dół. I tu schodzimy w tym momencie, tak? I robimy teraz tutaj tą bazę. I w ten sposób stąd będziemy mogli przechodzić bezpośrednio do tamtej naszej bazy. To będzie mega potężne. Tylko musimy zrobić tak, żeby to jakby było dobrze ukryte, wiecie o co chodzi. O nie, zniszczyłem jej tutaj coś! O nie. Dobra, tu musimy skręcić. Dobra, czekajcie, tu. Teraz tam w lewo skręcimy zaraz. Dobra, tutaj, gdzie ona jest? Tam dalej kręci się na dole. Dobra, dobrze, niech się tam kręci w takim razie. Dobra, i tu, i jest idealnie wyszło. I teraz tak, murujemy to, pum. I patrzcie to, ciągle idziemy na shifcie. Ja już nie muszę trzymać shiftu, ja, a jestem na shifcie ciągle. Więc mega spoko. I tu możemy teraz przechodzić w ten sposób. To jest mega koks w tym momencie, co nam się tutaj udało zrobić. Bo w ten sposób mamy idealną bazę, totalnie idealną bazę. A ten blok, musimy zamienić na tą klapę. Coś pięknego. Okej, ona wyszła tutaj na górę. Mam nadzieję, że nie zobaczy tej zbroi tam, którą ja zniszczyłem. Muszę tam pójść jeszcze, żeby właśnie tą zbroję jakby tam zamurować, tak żeby ona totalnie nie zauważyła, że ja tam cokolwiek budowałem, że tam jest jakakolwiek dziura. Więc szybko to zamurujemy. I zaraz musimy pójść sprawdzić, co tam się kryje na dole, bo ona coś tam kurde kombinowała, a totalnie jest to podejrzane, dobra. O nie, tutaj to jest, o nie, to jest tutaj. Czekajcie, zrobimy tak. Musimy zamurować tutaj. Zamurować... Ona tu jest. Dobra, tu zamurujmy. Szybko tu. Pum. Okej. Zrobimy tak. Przez co ona tego tam nie powinna zauważyć. Dobra. Czyli nie powinna tutaj się dostać do tego tunelu naszego totalnie. Przynajmniej mam taką nadzieję. I możemy teraz tym tunelem właśnie sobie szybko tam przejść. Dobra, ona znowu poszła na dół. Tam coś jest ewidentnie ukrywane. Więc ja muszę to koniecznie sprawdzić, co takiego tam jest ukrywane. Tylko zanim ja to sprawdzę, to ja muszę stąd wyjść z tej bazy. A to będzie znowu wyzwanie. Dobra, zróbmy tak. Możemy tu wylać wodę w sumie, tak? O. Zamurujmy to. I teraz możemy zejść na dół. Dobra, zejdźmy na dół w takim razie, ale na spokojnie. Na shifcie. Ej, ja tu jeszcze nigdy nie... To tam jakieś półpłytki tam są. Ona jest tam za ścianą, dobra.
Teraz tak, musimy się tu rozejrzeć szybko. Gdzie ona jest? Ona jest tu? Nie, to nie. Czekajcie, tu jest coś jeszcze. O, dobra, tu byłem. Tu tak widać tego kobla, ona w ogóle się nie zorientowała, że coś ten... Dobra, ona jest tam. Czy tu jest za obrazem jakieś przejście? Czekajcie, mam plan. Jest za obrazem przejście, dobra, zobaczyłem to. Ale ona jakąś skrzynkę tam otwiera. Dobra, czyli zaraz sobie tam wejdziemy, tylko ja muszę tutaj jakby... muszę... Ona wychodzi. O kurde. Ale było blisko. Dobra, ona wyszła na górę. Dobra, idziemy tam zobaczyć w takim razie. Szybki sprint. Stop. Dobra. Okej. Ale dziwne pomieszczenie. Nie będę stawał na te półpłytki, bo ja nie wiem, czy one jakiegoś alarmu nie robią, że tak powiem. Ale ona jakąś skrzynkę otwierała. Czy tu coś za obrazami jest? Czekajcie, muszę uważać tak, żeby nie kliknąć nic. Czy coś jest za obrazami? Czy da się w ogóle tak kliknąć za obraz coś? Jakby tam skrzynka była? Ona tu jakąś skrzynkę otwierała. Czy coś jest pod tymi dywanami? Nie. Okej, czyli mega podejrzane, ale coś tutaj jest. Dobra, wiecie co, ja tutaj przyjdę kiedy indziej jeszcze. Żeby teraz tutaj, prawda, nie ryzykować tym byciem, bo ona tu w każdej chwili może zejść, tym bardziej, że ona się tutaj kręci ciągle gdzieś. Jest na górze w danym momencie, więc musimy jakoś stąd wyjść teraz. Mam nadzieję, że ona tutaj nie będzie chciała zejść teraz, ale... Dobra, wchodzę po tych schodach. Ale jestem zestresowany. Dobra, tu... Ona... ona jest piętro wyżej. Dobra, kozak. Wróćmy w takim razie do naszej tajnej bazy. Tutaj, w tym momencie. Pum, jesteśmy w środku. I robimy tak, pum, tu murujemy. I musimy zrobić wyjście awaryjne z tej bazy. Wyjście awaryjne. Tu zrobimy na dole... To mogę zabrać już w tym momencie. I tu mogę w tym momencie postawić to. Tu postawmy to. Tak, żeby tutaj jakkolwiek to, wiecie, wyglądało. Przynajmniej ten początek. O, dobra, tutaj tak, okej. I teraz tak, tu musimy zrobić pum. I będzie trzeba tutaj postawić drabinki, więc możemy zrobić drabinki na szybko. I zaprojektujmy tutaj to jakoś. O kurde, zapomniałem o tym miejscu znowu. O nie. Czekajcie, szybko wchodzę na górę. Zapomniałem o tym. Mam nadzieję, że... Czy ona tu jest? Okej, ona tu jest gdzieś blisko. O nie, ona tam jest. Dobra. Kurde, nie, teraz tego nie mogę zrobić. Ona w każdej chwili może się odwrócić tutaj. Aja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 j
założyła tego. O nie, założyła tą zbroję. Teraz to widzę, że tam jest, to zauważyła. Dobra, musimy zejść na dół, musimy zejść na dół. Musimy tutaj rozkminić jakąś opcję przedostania się tam w takim razie. Zróbmy może tak, zróbmy inaczej. Zróbmy... Ojejku, nie wiem jak tam wyjść. Jak tu wyjść, żeby ona się nie zorientowała? Dobra, zróbmy tak. Okej, mam plan. Okej, robimy tak. Stawiam to. Nie no, ja nie wiem co ja robię w ogóle. Dobra, zróbmy tak. Okej, tu postawmy to. I teraz... Czy dam radę to tak zrobić? Tak. Dobra, i postawmy tu kobla, szybko. Pum. Dobra, mamy to. Udało się to ogarnąć. Dobra, postawmy tutaj po prostu normalnie jakoś te bloki, na razie bez jakichś emocji większych. Postawmy łóżko, żeby tu dajmy sobie spawn pointa. O, mamy pochodnie, więc fajnie, można tutaj to rozświetlić lekko, żeby tutaj cokolwiek było widać. Dobra, odłóżmy do skrzynki tutaj te wszystkie rzeczy, żebym wiedział, że tutaj mamy tą tajną bazę fajnie zrobioną. I wiecie co, ja mam plan taki. Robimy tu wyjście awaryjne. Jakby trzeba było stąd uciekać. I robimy tak, uwaga. Robimy tak. Dobrze to robię. Coś takiego. O, i tu idziemy. O, świetnie. I w ten sposób robimy jedno, tam na jeden klocek wyjście. Wykopiemy się gdzieś dalej, po prostu mam nadzieję, że gdzieś się wykopiemy. Za bardzo nie wiem, gdzie się wykopiemy. Mogę tu ewentualnie zbugować lekko chyba tego Minecrafta, czy nie? Muszę tak kopać, ale gdzieś się chyba dokopię, tylko za bardzo nie wiem dokąd. Ale dobra, gdzieś jakoś to... Kurde, nie no, muszę jakoś stąd wyjść, tylko ja za bardzo nie wiem, gdzie się wykopię. Dobra, skręćmy może w prawo, to wykopię się prawdopodobnie do wody. Więc to też będzie w sumie fajna kryjówka, jakbym się do wody wykopał. Chociaż nie wiem, nie jestem pewien, czy na pewno się wykopię do wody, ale powinienem, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, mamy jakiegoś dirta. Szybko tu kopmy to. No wydaje mi się, że tutaj powinno być... Nie wiem, do czego się dokopię, naprawdę widzowie, nie mam zielonego pojęcia. Gdzie ja jestem w ogóle? To jest totalnie dziwne miejsce w tym momencie. Jestem w ogromnej ilości dirta. Okej, jest woda. Zróbmy w takim razie, jesteśmy o jeden poziom za wysoko. Ale dobra, olejmy to. Niech jest tak jak jest. Bo kto by się spodziewał, że tutaj cokolwiek będzie, wiecie o co chodzi. Zróbmy tak, zamurujmy to w ten sposób. Coś takiego.
Tutaj zasadźmy tego tą trzcinę, żeby się nikt nie zorientował. Tu można zasadzić? Nie można zasadzić, ale dobra. To myślę, że jest dobre zabezpieczenie. Dobra, wyszliśmy stamtąd, jest idealnie. O, ja jestem tutaj. Dobra, czekajcie, musimy to obejść jakoś. Musimy to obejść tak, żeby tego nie było za bardzo widać. Więc robimy tu przejście, pum. No i wyszliśmy, teraz już jesteśmy bezpieczni. Dobra, widzowie, udało się, spędziliśmy 24 godziny minecraftowe, bo się już dzień zrobił. Spędziliśmy oczywiście pod łóżkiem Milki. Udaje to za, wydaje mi się, że udane spędzenie czasu pod łóżkiem. No bo jednak troszkę żeśmy się dowiedzieli. Wiemy, że tam jest jakieś w ogóle podziemia zrobione, których wcześniej tam nie było. Muszę je koniecznie sprawdzić, więc na następnym odcinku na pewno sobie to sprawdzimy. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć. Pa, pa.